Zakończyliśmy tą część panelu, którą pozwoliłem sobie przygotować. W tej chwili oddajemy czas dla Państwa. Jako że przyjąłem tą formułę, że pytania na kartkach, tych kartek mam bardzo dużo i do różnych naszych panelistów, więc ja pozwolę sobie te pytania przeczytać. Na początek szczególnie istotne pytanie, bo chodzi o kontekst, podejrzewam, bardzo istotny, ponieważ tą karteczkę, zauważyłem, przyniosła pani Joanna Gwiazda. To jest pytanie praktycznie chyba do pana Ireneusza Jabłońskiego. Co to znaczy, kiedy bankrutował PRL, nie mieliśmy nic? To dziękuję bardzo za to pytanie, bo ono jest bardzo, bardzo ważne. Otóż oczywiście to była pewna przenośnia. Mieliśmy dług w wysokości 400 kilku miliardów dolarów, co na dzisiejsze pieniądze trzeba by pomnożyć przez 10, mniej więcej to jest równo, no 8 powiedzmy, tak, zważywszy na deprecjację dolara, tak żeby odnieść do czegoś. Mieliśmy miliard dolarów rezerwy walutowej, czyli w zasadzie niewiarygodni byliśmy dla wymiany handlowej. Nie mieliśmy banków, dróg, telefonów, było w Polsce 1 800 000, ja przypomnę Państwu. 1 800 000 telefonów w całej Polsce. Dzisiaj samych komórkowych telefonów mamy blisko 38 milionów, tak? Wiedzą Państwo, ja myślę tak, że no, te liczby mają to do siebie, że są łatwo weryfikowalne, tak? I żebyśmy mogli, możemy dyskutować na temat ocen, tak? Ale na temat liczb jest trudno, bo one albo są, albo nie są, tak? I proponuję sprawdzić tam, gdzie ja je znalazłem. Zatem nie mieliśmy też umiejętności funkcjonowania w gospodarce innej niż sterowana centralnie, a zatem skrajnie nieefektywna, tak? Waliły się centra miast, były nierówne chodniki i ulice. Dzisiaj... Dzisiaj nasze miasta i miasteczka wyglądają o niebo lepiej. Proszę Państwa, jeżeli będziemy rozmawiali sobie z sobą w ten sposób, bo ja sądzę, że akurat moje środowisko, które było krytyczne i jest krytyczne wobec wielu rozwiązań gospodarczych i politycznych, z którymi mam do czynienia, pierwsi otwarcie skrytykowaliśmy system OFE, uważając, że jest to bardzo droga iluzja. Pisaliśmy o tym w 2004 roku po raz pierwszy, prawda, będąc, czy ponosząc tego konsekwencje różne poprzez od ostracyzmu środowiskowego, a na izolacji na rynku włącznie. Ale przypomnę, że OFE wprowadziły rządy AWS-u, tak, AWS-u. Nie SLD, nie PO, tylko AWS-u. Tylko AWS-u. W związku z tym, jeżeli chcemy poważnie rozmawiać i myśleć o naprawie naszego państwa, z którym ja się czuję bardzo silnie związany emocjonalnie, tym bardziej, że mam 3 synów, których nie zamierzam wysyłać za granicę, to musimy to mówić rzeczowo. Jeżeli państwo nie uwolnią się od tych złych emocji, które tutaj czasami słyszę, to z całą pewnością nie naprawimy naszego państwa, bo emocjami nie da się nie tylko czegokolwiek pozytywnego zrobić, złymi emocjami, tak, ale nawet porozumieć. Ja zwracam uwagę, że tymi głosami, jak sądzę, mimo woli, ci z Państwa, którzy tak przed chwilą, jakby to ładnie określić, ekspresyjnie wyrażali niezadowolenie z moich tez, wpisujecie się, chciał, nie chciał, w tą retorykę, która jest narzucana. My i wy, my i oni, tak? Nie wyprowadzimy Państwa na prostą, jeżeli ten podział będziemy pogłębiali. Bo nawet jeżeli się zdarzy, że państwa środowisko zdobędzie władzę polityczną, to nie będzie mogło rządzić z perspektywy my i oni. Bo to jest scenariusz nie napisany w Warszawie, na my i oni. Wszyscy jesteśmy Polakami i mamy prawo do różnych ocen. Ci, którzy są źle, zarządzają naszym krajem, powinni być odsunięci. Ale retoryka my i oni z taką złą emocją jest retoryką znaną z historii. Ja bardzo polecam Państwu dzieje głupoty w Polsce z końca XVIII wieku. Wtedy być może wyczytacie, komu zależy na tym, żebyśmy w tej konfiguracji lub odwrotnej byli my i oni. Dziękuję pięknie. Następne pytanie, przepraszam, przyjęliśmy konwencję pytań na kartce, więc będziemy to kontynuować. Następne pytanie do pana Janusza Szewczaka. Islandia, a sprawa polska? No wbrew pozorom to jest dość bliska sprawa ta Islandia, bo tam
proszę sobie wyobrazić, trzecią grupą narodowościową są Polacy na tej małej wyspie, tak dużo tam pojechało do pracy. Jakoś tam są, zostali, też Donald tam apeluje, ale też nie wracają jakoś. Czyli jednak kraj, pierwszy kraj, który zbankrutował w tym kryzysie 2008 roku. Kraj, który został przewrócony, kraj bardzo zaradny, kraj dbający o swoich obywateli, kraj dobrze zorganizowany, został przewrócony przez trzy banki, które po prostu zostały odpowiednio wcześniej sprywatyzowane. Nastąpiła deregulacja przepisów dla tych banków, zaczęły spekulować po całym świecie. No i tak naspekulowały, że narobiły długów tam 12-krotnie chyba przewyższających PKB całej wyspy, całego kraju. No i co Islandczycy w tym diktum zrobili z tym? Przede wszystkim powiedzieli, że nie będą spłacać tych długów za te banki, Holendrom zwłaszcza i Anglikom, bo tam były pretensje, że powinni oddać pieniądze. Powiedzieli, że nie oddamy tego, bo to były oszustwa i spekulacje. Premiera posadzili na ławie oskarżonych za kryzys, skazali go. Co prawda to jest naród morski, ale postanowili go nie wsadzać do więzienia, bo uznali, że to już jest taka hańba dla premiera Islandii, że jest skazany, że to wystarczy. Niemniej oni bardzo szybko całkowicie zmienili to, co dzisiaj się dzieje w Europie, a zwłaszcza w Polsce, to oni prowadzą dokładnie odwrotną koncepcję gospodarczą, politykę gospodarczą, czyli zero zadłużania się, zero emisji obligacji zagranicznych, bazujemy na własnych dochodach, oszczędności, sprzedajemy i łowimy ryby, tak jak było przez dziesiątki lat. Islandia pomaleńku wychodzi z tego kryzysu, i najprawdopodobniej będzie jednym z pierwszych krajów, który sobie poradzi, tylko to jest mały kraj, małe państwo. I wtedy rzeczywiście można to szybciej ogarnąć, zwłaszcza jak ta elita jest taka odpowiedzialna, jest taka patriotyczna przede wszystkim, tak to trzeba powiedzieć. Proszę Państwa, ja przepraszam, że ja na chwilę wrócę do tego wątku, o którym pan Ireneusz zaczął mówić, że zgoda buduje, niezgoda rujnuje, że emocje, że jesteśmy podzieleni. No niestety, taka jest prawda. Ja uważam, że jesteśmy bardzo podzieleni jako społeczeństwo i to się szybko nie naprawi, proszę Państwa. Nie naprawi się, nie ma pomysłu na to, jak tą Polskę ratować. Przecież za chwilę ten rząd upadnie, czy się przewróci sam. Przyjdzie nowa władza. Tylko jaka by ona nie była, to naprawdę to trzeba herosów, żeby z tego bagna nas wyciągnąć, w jakim jesteśmy, z tej nędzy, która nam grozi, z tych długów, które nas czekają. My możemy o tego Gierka gadać, co chcemy, ale przecież on miał 40, 25 miliardów pożyczył dolarów, prawda, 40 z odsetkami wyszło, 30 lat to spłacaliśmy, 30 lat. To ja się pytam, ile będziemy spłacać te 900 prawie miliardów złotych, które teraz mamy? Przecież wszystko jest zadłużone, nawet te banki są zadłużone na 50 miliardów euro. Przedsiębiorstwa są za granicą zadłużone na prawie 100 miliardów euro. No gdzie byśmy czego nie dotknęli? A te faktury nie pozapłacane. Przecież za chwilę skończy się ta zabawa w piłeczkę i przyjdą te faktury. Ci naiwni przedsiębiorcy uwierzyli, że im wypłacą za 2 miesiące te pieniądze. Zobaczycie Państwo, tam nie będą mogli znaleźć tego, co im to obiecywał, tego naszego modela, jak on tam od infrastruktury się nazywa, prawda? Sławka, tak. Proszę Państwa, tam przyjdzie cała góra faktur. Bardzo źle się dzieje również w służbie zdrowia, proszę Państwa. Do NFZ-u wpływa prawie 0,5 miliarda mniej pieniędzy ze składek zdrowotnych. Tam się zaczyna robić problem. Są niezapłacone szpitalom pieniądze za tak zwane nadwykonania, czyli jak się gość pojechał nad morze i tam leczył z Warszawy, no to go co, umierał, bo miał zawał, no to go leczyli, nie? A teraz mówią, nie oddamy wam za to pieniędzy. To jest około 2 miliardy złotych podobno już kwoty tego. Więc naprawdę trzeba będzie herosów i ludzi mądrych. Ja apeluję do pani poseł PiS, nie ograniczajmy się do żadnych środowisk, to nasi, nie nasi. Mądrych brać. Brać mądrych, bo będzie co naprawiać.
Dziękuję pięknie. Następne pytanie jest do pani Beaty Szydło. Co z zespołem gospodarczym, który kiedyś Prawo i Sprawiedliwość powołało i jakby słuch o tym zaniknął? Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Mądrych weźmiemy, na pewno. Muszą tylko spełniać jeden warunek. Muszą dbać o Polskę i chcieć, żeby Polska była, dobrze się rozwijała. A nie będziemy patrzeć, będziemy też chętnie słuchali różnych pomysłów gospodarczych, nie tylko gospodarczych, bo tak naprawdę, proszę Państwa, mówienie o gospodarce, to jest, w tej chwili trzeba o tym mówić i wszyscy z prawa, lewa opowiadają, ale tak naprawdę niewiele w tym zakresie robią. Natomiast trzeba mówić o państwie, naprawdę. Powtarzajmy to słowo państwo i naród, bo wiele się robi w tej chwili w Europie, żeby te dwa słowa zniknęły ze słownika, również polskiego. I zespół gospodarczy pracuje i ma się dobrze i tam też ścierają się różne poglądy, ponieważ są w nim różni przedstawiciele. U nas w klubie w tej chwili jest spora grupa ekspertów i to są ludzie z różnych środowisk, bo są akademicy jak profesor Rzyżyński, ale jest i Przemek Wipler, który kiedyś też był chyba związany z Centrum Adama Smitha, z tego co pamiętam, jest Paweł Szałamacha. Różne pomysły, różne poglądy, ale proszę Państwa, my mamy jeden cel, ponieważ przygotowujemy projekty ustaw, one są składane, ale to już szkoda właściwie naszego czasu, zapału po to, żeby z tą ekipą boksować się w Sejmie. Ostatnie wydarzenia, które były przy uchwalaniu systemu emerytalnego, ta buta i arogancja władzy, to po prostu zniechęca do czegokolwiek, to nie ma sensu, więc trzeba przygotowywać program i trzeba przygotowywać projekty i trzeba to przygotowywać po to, żeby w momencie, kiedy władza się zmieni, a ja wierzę w to głęboko, że się zmieni, bo Polacy mają dosyć i mimo, że sondaże, można sondaże kupować, można różne rzeczy opowiadać, ja też bym chciała, żebyśmy byli takim krajem i do tego dążymy, myślę, wszyscy, bo to jest naprawdę, każdy z nas tak by chciał, żebyśmy mogli chodzić i korzystać z dobrych usług medycznych, żebyśmy mogli sobie odłożyć na emeryturę, tylko jest jeden problem. Przeciętny Polak nie jest tego w stanie zrobić, bo jak się ma 700 albo 600 złotych emerytury, albo pracuje się za 1000 złotych i to jeszcze co drugi albo co trzeci miesiąc, to po prostu już nie starcza na to, żeby odłożyć ten kapitał i myśleć tylko i wyłącznie tymi kategoriami. My musimy jako państwo wziąć jeszcze przynajmniej przez jakiś czas odpowiedzialność za Polaków. I proszę Państwa, zespół gospodarczy pracuje i to, o czym ja mówiłam wcześniej, że trzeba zmiany systemu, to co powiedział pan premier Kaczyński ostatnio, to jest właśnie między innymi ten początek naszej rozmowy o gospodarce. Będziemy o niej mówić w tej chwili coraz częściej w tym tygodniu również. Ja się cieszę, że możemy i na takich spotkaniach się widzieć i wymieniać te poglądy, bo o to chodzi, bo tak naprawdę chodzi o to, żeby Polska była Polską. Dziękuję pięknie. Do pana Ireneusza Jabłońskiego, pytanie podpisane przez pana Lecha Jaworskiego z Kanady. Dlaczego Polska nie używa pojęcia odious debt, czyli tak zwany wstrętny dług, dany nieodpowiedzialnym dłużnikom takim jak Gierek czy Balcerowicz, Tahiti, Islandia, Brazylia, odmawia płacenia długów, bo wierzycieli byli głupcy pożyczając idiotom. Niech oni też ponoszą ryzyko. Polska skorzystała z tego prawa, redukując o kilkadziesiąt procent dług PRL-owski. Przypomnę, że porozumienia z tak zwanym Układem Paryskim, czyli z rządami, wierzycielami Polski czy PRL-u i Układ Londyński z prywatnymi wierzycielami spowodował, że zredukowano nam tam w różne instrumenty czy różny rodzaj długu od kilkunastu do kilkudziesięciu procent, a część z tego, co została, zobowiązano na konwersję na Fundusz Ochrony Środowiska, który z tych pieniędzy, które nie musimy oddać wierzycielom, miał inwestować w ochronę właśnie środowiska w Polsce i z lepszym
lub gorszym skutkiem to przez jakiś czas czynił. Także z tego instrumentu już skorzystaliśmy, ale zwracam uwagę, że poprzez niefrasobliwość wszystkich rządzących Polską po 90 roku ten dług doskonale narósł, prawda? Czyli od nowa jest to znów ponad 800 miliardów złotych. No i oczywiście oczekiwanie tego, że nasi rządzący będą niefrasobliwie pożyczali, a my później będziemy awanturowali się o redukcję tego, jest być może nadmiernie naiwne. No przede wszystkim powtórzmy raz jeszcze, bo tu akurat się zgadzamy, że nie powinniśmy wydawać więcej niż na to jest nas stać. I oczekiwanie tego, że zredukują nam za jakiś czas dług, być może tak, ale dopiero wtedy, kiedy okażemy się niewypłacalni. A co to znaczy niewypłacalność? To znaczy drastyczna redukcja standardu życia, podniesienie kosztów funkcjonowania państwa, prawda? Przecież to Grecy teraz przerabiają, tak? Można oczekiwać zredukowania długu, ale tylko z takimi konsekwencjami, jakie znamy w przypadku Argentyny, czy za chwilę będziemy znali w przypadku Grecji. Ja gorąco nie życzę nam wszystkim tutaj, żebyśmy musieli w taki scenariusz wejść, bo dług jest duży, ale na szczęście jeszcze możemy próbować nad nim zapanować. Zapanować z jednej strony poprzez ograniczenie wydatków państwa, czyli rządu, a przynajmniej zatrzymanie wzrostu tych wydatków i odblokowanie gospodarki po to, żeby przedsiębiorcy i aktywni zawodowo Polacy mogli więcej wytwarzać, bo na edukację, dla emerytów, na drogi, na szkoły będzie tylko wtedy więcej, kiedy więcej wytworzymy. Nikt nam nic za darmo nie da, łącznie z Unią. Dziękuję pięknie. Następne pytanie do pana Janusza Szewczaka. Bardzo proszę, jakby pan wziął mikrofon. Na jakiej podstawie agencje ratingowe wydają oceny i dlaczego mają one decydujący wpływ na ocenę stanu gospodarki danego kraju? Proszę państwa, agencje ratingowe kiedyś uchodzące za wyrocznie kompetentne instytucje to są prywatne firmy. Czyli biznes jest biznes. Zapłaciłeś, dostaniesz dobrą rekomendację i dobry rating. Nie zapłaciłeś, nie dostaniesz albo dostaniesz niższą. Ja chcę przypomnieć, że te agencje ratingowe amerykańskie, te trzy siostry, Moody's, Fitch, Standard & Poor's, one wydawały najwyższe noty tym bankom, które za tydzień upadały, między innymi Lehman Brothers, takie trzykrotne A dostał. Szereg innych instytucji, krajów, funduszy, które były dla przeciętnego zjadacza chleba ewidentnym złodziejstwem i przekrętem, dostawały dobre rekomendacje. Te agencje ratingowe dzisiaj właściwie, można powiedzieć, są w stanie przewrócić każdy kraj w 5 minut, jak będą chciały. Wydadzą rekomendację, że bank, prawda, dany jest po prostu śmieciową inwestycją, że trzeba uciekać, że to jest coś niebezpiecznego i koniec, nie ma ratunku. No, można powiedzieć tak, pomysł był taki, że one miały służyć stabilności gospodarczej, miały służyć temu, żeby ludzie ostrożnie i bezpiecznie inwestowali swoje pieniądze, sądząc, że jak taka wyrocznia, prawda, delfijska Pythia się odezwała i powiedziała, że to jest coś, co warto, no to warto i bezpiecznie. Dzisiaj to nie ma znaczenia. Dzisiaj już nie do końca nawet te złe ratingi mają jakieś znaczenie, bo niektórzy się przestali tym przejmować. A Europejczycy nie mają takiej agencji, myśleli, żeby ją założyć. Włosi po ostatnich obniżkach ratingów, czyli takich oceny wiarygodności dla banków włoskich, powiedzieli, że to są faszyści, prawda, którzy chcą ten kraj włoski wykończyć. Nie przebierano tam w słowach w prasie, w mediach. Czyli tak naprawdę, wiecie państwo, dzisiaj w dużej mierze ten biznes cały na świecie to jest takie kasyno. No po prostu ktoś tam wrzuca tą kulką, zakręci się, ci cwańsi tam, prawda, bliżej stołu się dopchają do kasy, ci co tam dalej nie dopchają się. Problem w tym, że jeszcze ci krupierzy, którzy puszczają to koło w ruch, oszukują, prawda, podmieniają tam te żetony. No po prostu, no naprawdę nie bardzo wiadomo, że tak powiem, jeśli dzisiaj, proszę państwa, w takich Włoszech czy Hiszpanii jednego dnia bank jest nacjonalizowany, bo grozi mu bankructwo, więc pieniądze podatników włoskich czy hiszpańskich idą na ratowanie tego banku i ten bank tego dnia spada na giełdzie. 20% leci w dół,
a następnego dnia bez żadnych innych przyczyn idzie 20% w górę, prawda? No to, to jaki to ma sens? Jaka to jest ekonomia? Tak naprawdę zwykły człowiek to już dzisiaj nic z tego nie powinien właściwie rozumieć. Poza tym tylko, że jest niebezpiecznie. Że jest niebezpiecznie i niektórzy to, że tak powiem, przekładają na konkretne działania. Jak ostatnio zapytano jakiegoś znanego amerykańskiego analityka, już nie pamiętam nazwiska, w studiu, zapytali go w biznesowym programie, no niech pan powie, w co teraz inwestować? I on tak chwilę milczał i mówi: w ogródek warzywny i strzelbę. A oni się, pyta się ten dziennikarz, ale dlaczego w ogródek warzywny i strzelbę? No tak, że w razie czego pan sobie tutaj marchewki trochę uhodował, żeby pan miał co zjeść, a tą strzelbę, żeby pan odgonił tych, którzy przyjdą głodni na tą kolację. Dziękuję pięknie. Tu jako komentarz mi się przypomniało jeszcze z czasów bardzo późnego PRL-u, taki był dwutygodnik non-stop muzyczny i tam pamiętam, że był wywiad z Frankiem Kimono, czyli to był Piotr Franceski wtedy w wersji wokalnej, i zadali mu pytanie, co by chciał pod choinkę. On powiedział: albo różowe okulary, albo pozwolenie na broń. Pytanie do pani Beaty Szydło. Zakładam, że w 2015 lub wcześniej PiS wygra wybory, a pani poseł zostanie bardzo ważnym ministrem. Proszę podać 5 pierwszych najważniejszych decyzji politycznych, aby poprawić stan polskiej gospodarki. Proszę państwa, w tym pytaniu jest jedna prawda, że PiS wygra wybory. Natomiast ja niekoniecznie muszę być ministrem. Ale powiem, co mamy w planie, bo to jest bardzo, to jest przygotowane. Mamy w tej, rozumiem, że krótko, te najważniejsze rzeczy. Myśmy to nazwali plan odbudowy państwa. Pięć najważniejszych spraw, które trzeba zrobić dla Polaków. I rzeczywiście to jest program rozpisany na dni, tygodnie, miesiące pierwsze po wyborach. Z przygotowanymi projektami ustaw. I to jest tak. Zmiana systemu podatkowego, w tym wprowadzenie podatku bankowego i od hipermarketów. Te projekty ustaw... Te projekty ustaw są już złożone w komisji i bankowe oczywiście nam odrzucili, ale w tych podatku dochodowym i podatku, w którym przewidujemy również korzystne rozwiązania dla inwestorów, to jeszcze ciągle jest w komisji. Podatek VAT oczywiście obniżymy tę stawkę, która w tej chwili drenuje kieszenie nie tylko każdego z nas, ale przede wszystkim polskich przedsiębiorców. Wprowadzamy program Teraz Rodzina, bo bez tego nie ruszymy. Program demograficzny, który składa się z trzech elementów. Pierwszy element to jest pomoc finansowa dla rodziny, łącznie z ulgami podatkowymi, bon rodzinny, który jest taką pomocą na wzór Szwecji, o której tu była mowa, na edukację dzieci. Druga rzecz dotycząca urlopów wychowawczych i macierzyńskich, również dla matek, które prowadzą własne firmy, a które w tej chwili są poszkodowane, jeżeli chodzi o odprowadzanie składek. I trzecia kwestia to jest pomoc w pozyskiwaniu mieszkań. To jest trzyelementowy program Teraz Rodzina złożony w Sejmie. Przygotowujemy Narodowy Plan Zatrudnienia Młodego Pokolenia, tak to nazwaliśmy. To są ulgi, rozwiązania, propozycje na wzór tego, co jest stosowane między innymi w tych krajach, gdzie Polacy w tej chwili szukają zatrudnienia. Dotyczy to korzystnych rozwiązań dla przedsiębiorców, którzy będą tworzyli nowe miejsca pracy, i również dla pracowników. Kolejna rzecz, to o czym mówiłam, repolonizacja banków i wreszcie... Program dla przedsiębiorców Euro plus zero, czyli to, o czym między innymi mówił tutaj pan Ireneusz, że to musi być wprowadzone. Polscy przedsiębiorcy muszą mieć stworzone takie warunki, żeby mogli przede wszystkim konkurować i mogli zdobywać również inne rynki i żeby przede wszystkim nie byli wypierani z polskiego rynku.
dodam jeszcze, że to, co poza tą sferą gospodarczą, ale co się wiąże z tym, mamy przygotowane już założenia reformy oświaty. Jeżeli nie stworzymy warunków do wychowania i kształcenia młodego pokolenia takiego, żeby rzeczywiście ci ludzie nie byli tak jak w tej chwili ogłupiani i zabrania się uczyć na przykład historii czy religii w polskiej szkole, to nic nie zrobimy, nawet w gospodarce. I kolejna rzecz, służba zdrowia, likwidujemy NFZ. I to są te najważniejsze rzeczy, o których mogę dzisiaj Państwu z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że to zrobimy, bo po prostu mamy na to przygotowane projekty. Dziękuję pięknie. Także mamy zakończoną część pytań i teraz runda ostatnia. Jak mówiłem, poproszę o 3-minutowe podsumowanie. Najpierw pan Ireneusz Jabłoński, potem będzie pan Janusz Szewczak i na koniec pani Beata Szydło. Bardzo proszę, pan Ireneusz Jabłoński. Dziękuję bardzo. Ja przede wszystkim chciałem organizatorom podziękować za zaproszenie. Każde takie spotkanie jest dla mnie bardzo ciekawym doświadczeniem. I tak jak mówię, nawet jeżeli nie zgadzamy się, to i tak ja traktuję to jako wzbogacenie. Także wszystkim Państwa za pytania i głosy krytyki bardzo dziękuję. Chciałbym na koniec podzielić się dwoma, może trzema refleksjami. Pierwsze, sądzę, że wszystkich nas troską jest silne, dobrze funkcjonujące państwo. To państwo musi być dobrze zorganizowane i rządzone przez kompetentnych i patriotycznie nastawionych ludzi, myślących w kategoriach polskiej racji stanu. To są wybory polityczne, które mam nadzieję Polacy z czasem właściwych dokonają. Niemniej to jest sfera polityki. Państwo silne to jest również takie, które może prowadzić skuteczną politykę wewnętrzną i zewnętrzną, przede wszystkim politykę zagraniczną. To jest takie państwo, które stać na utrzymanie własnej armii, która będzie potrafiła bronić terytorium. I takie państwo, które będzie chciało zgodnie z najlepszymi wzorcami świadczyć usługi swoim obywatelom w takim wymiarze, na jakie będzie je stać, bo za te wszystkie usługi będą płacili oczywiście obywatele czynni zawodowo. Nie ma pieniędzy z bankomatów, prawda? Nie ma pieniędzy, nie ma lunchu za darmo, jak mawiał Friedman. Za to wszystko ktoś musi zapłacić. Będą płaciły dzisiaj ci z nas, którzy są czynni zawodowo, a w przyszłości za długi, które my ewentualnie zaciągniemy, będą płaciły nasze dzieci i wnuki. I warto o tym pamiętać. Zatem po to, abyśmy mogli budować silne państwo w kategoriach politycznych, musimy dać szansę zbudowania najaktywniejszym z nas silnego państwa w kategoriach ekonomicznych. Siła państwa i zamożność państwa to jest siła i zamożność rodzin, nie aparatu biurokratycznego, nie skarbu państwa, nie finansów publicznych. Jak polskie rodziny będą odpowiednio zamożne, a tą zamożność mogą wyłącznie same wypracować, to wtedy będziemy mieli i zamożne, i silne państwo. Jedyną szansą dla większości polskich rodzin wypracowania zamożności i korzystania z tego pożytków, między innymi po to, żeby cieszyć się i móc utrzymać i wykształcić liczne potomstwo, jest praca. Praca, zgodnie z tym, co odkrył nas patron, jest źródłem bogactwa narodów. Nie spekulacje giełdowe, nie kredyty i pożyczki, nie bogactwo naturalne. W dłuższej perspektywie praca jest źródłem bogactwa narodów. Dlatego w Polsce praca powinna być wolna od podatku akcyzowego, którym dzisiaj jest obciążona. Do płacy netto, którą otrzymujemy, państwo, czyli rząd, pobiera prawie 80% drugiego podatku. Jest to oczywiście i niemądre, i szkodliwe. Bez odciążenia pracy, która jest źródłem bogactwa narodów, nie będziemy w stanie w dającej się przewidzieć perspektywie wybić na niepodległość ekonomiczną, a z niej na niepodległość polityczną. Dziękuję pięknie. Głos zabierze pan Janusz Szewczak. Proszę Państwa, ja tu dostałem sporo pytań i obiecuję, że po spotkaniu większość z nich było i o Argentynę, i o ministra Rostowskiego. Chętnie odpowiem. Dostałem też jedno pytanie straszne, ale no muszę coś zrobić. Pan tu pyta, nie podpisał się pan, ale pisze pan, o, dobra. Pan napisał tak, jeżeli Julia Tymoszenko siedzi za umowę gazową, to czy Pawlak nie powinien zostać rozstrzelany?
Ja nie wiem, czy pan mnie lubi, że mi pan tutaj takie pytanie przygotował, ale mogę powiedzieć tak, sprawa jest poważna, może nie, na razie nie stawiajmy żadnych plutonów egzekucyjnych, ale niewątpliwie sprawa, ten problem jest wielki i nie do końca zrozumiały w ogóle przez Polaków. Myślę, że sprawa Julii Tymoszenko nie jest zamknięta. Mogą być jeszcze różne zwroty w tej sytuacji. Umowy gazowe są niewątpliwie skandalem. Płacimy praktycznie najdrożej w Europie za ten gaz. Myślę, że nowa władza się też temu przyjrzy, jak już przyjdzie. Natomiast obiecuję, że wszystkim odpowiem po spotkaniu chętnie i szeroko o tą Argentynę i o ministra Rostowskiego. Ja tylko chciałem podzielić się na koniec taką refleksją, proszę państwa, że jestem dumny z tego, że doczekałem takich czasów, że to pan Andrzej Gwiazda zadaje mnie pytanie tutaj, jest na sali. Bo wydawało mi się, że to jest niemożliwe. Ja słuchałem tego, co on kiedyś mówił z pilną uwagą, ale nie miałem okazji zadać mu pytania. Teraz dostałem je nawet na kartce, także zachowam sobie na pamiątkę. Panie Andrzeju, myślę, że jest pan dobrym duchem tego środowiska i dużo zdrowia. Jestem bardzo zaszczycona, że mogę z państwem też przy tym stole siedzieć. Proszę państwa, ja na koniec powiem jak polityk, bo nie ma co udawać, jestem politykiem i ja nie wstydzę się tego w przeciwieństwie do wielu polityków, którzy twierdzą, że polityka jest zła i ciągle słyszymy, że za dużo polityki w polskim życiu. Jeżeli nie będzie polityki, zdrowej polityki, polityki, którą będą realizowali ludzie prawi, uczciwi, ludzie, którzy będą przede wszystkim myśleli Polska, a potem ja i moje ugrupowanie polityczne, to my będziemy wszyscy dumni z tej polityki. A nie będzie polityki, proszę państwa, nie będzie państwa bez polityki i musimy mieć tego świadomość, bo inni poza naszymi granicami tę politykę za nas niestety robią. I ta polityka dzisiaj nie traci się suwerenności w wojnach. Dzisiaj traci się suwerenność właśnie poprzez działanie instytucji finansowych, poprzez wyprzedaż majątku, poprzez to, że stajemy się uzależnieni od innych. I myślę, że tak jak wszyscy tutaj przy tym stole mówiliśmy o jednym, możemy, i były różne poglądy, są różne poglądy, różne pomysły ekonomiczne, ale wszyscy tutaj przy tym stole mówiliśmy o jednym, mówiliśmy o państwie, silnym państwie polskim. Państwie, które nie będzie uginało karku przed różnego rodzaju lobbystami, korporacjami i interesami innych państw. I takiej polityki gospodarczej, takiej polityki gospodarczej chce Prawo i Sprawiedliwość. I mogę państwu powiedzieć, my na pewno będziemy cały czas rozmawiali i będziemy realnie wdrażali w życie patriotyzm gospodarczy, bo każdy z nas, w interesie każdej polskiej rodziny jest to, żeby polska gospodarka była silną gospodarką i żeby polskie państwo było silnym państwem.